Audioteka apologetyczna przedstawia błogosławiony ksiądz Roman Archutowski. Historia Kościoła katolickiego w zarysie. Część 15. Służba Boża. Święta i urządzenie świątyń. Najważniejszym nabożeństwem, jak i dawniej, była msza Święta. Sama msza święta jako powtórzenie ostatniej wieczerzy we wszystkich kościołach co do istoty była jednakowa. Jedynie porządek i różnorodność modlitw i niektórych obrzędów spowodował powstanie wielu liturgii. Najważniejszymi z nich były na wschodzie liturgia świętego Jakuba, używana w Jerozolimie i Antiochi, świętego Marka w Aleksandrii. Świętego Bazylego i Świętego Jana Chryzostoma w Konstantynopolu. Na zachodzie pierwsze miejsce zajmowała liturgia rzymska, obecna msza święta w kościołach rzymskokatolickich. Następnie znane są liturgie Świętego Ambrożego w Mediolanie, mozarabska czyli gocka w Hiszpanii i Galikańska we Francji. Kościół zachodni ustanowił zwyczaj codziennego odprawiania mszy świętej. W tym celu zamiast uroczystych, długich nabożeństw, odprawianych przez biskupa w otoczeniu duchowieństwa, wprowadził odprawianie mszy świętej cichej, prywatnej. Natomiast Kościół Wschodni ograniczył odprawianie mszy świętej do dni niedzielnych i świątecznych. Komunia święta w początkach tego okresu była częsta, niekiedy codzienna. Ale ponieważ od czasów Konstantyna Wielkiego wielu przyjmowało chrzest z pobudek doczesnych. I chrześcijanami byli tylko z imienia, powyższa praktyka powoli zanikła. Doszło do tego, że Kościół zmuszony był, jako przykazanie kościelne, ogłosić prawo o trzykrotnym na rok przyjmowaniu Komunii Świętej. Uczynił to synod w Agdzie w 506 roku. Miejsce dawnej, częstej Komunii Świętej zajęły tak zwane eologie. Był to chleb błogosławiony przez kapłana w czasie mszy świętej. Rozdawano go pod koniec Mszy Świętej tym, co nie przystępowali do stołu pańskiego. Zwyczaj ten w Kościele Wschodnim przetrwał do naszych czasów. Na zachodzie znany jest jeszcze we Francji i Belgii, ale w zmienionej formie. Dawna karność pokutna przechowała się i w tym okresie. Zniesiono jedynie spowiedź publiczną papież Leon Wielki, a zachowano spowiedź prywatną. Do dawnych dni postu dodano post w adwencie przed Bożym Narodzeniem, oraz post i procesje pokutne w dni krzyżowe i w dzień Świętego Marka. Osobne szaty liturgiczne w pierwotnym kościele nie były znane. Duchowni przy spełnianiu obrzędów religijnych nosili ubrania zwykłe. Dopiero w następnych wiekach wytworzyły się szaty liturgiczne: alba, z tuniki, ornat z penuli Kapłani i diakoni jako godło swej władzy nosili stułę, biskupi zaś pierścień i pastorał. Szczególnym odznaczeniem biskupów był paliusz, ozdoba wyższych urzędników państwowych. Liczba świąt w tym czasie powiększyła się znacznie. Wprowadzono święta Marii Panny, oczyszczenia, zwiastowanie, piąty wiek, wniebowzięcia, szósty wiek i narodzenia, siódmy wiek oraz uroczystości świętych, świętego Szczepana, apostołów Piotra i Pawła. Oprócz dni śmierci męczenników weszło teraz w zwyczaj obchodzenie rocznicy śmierci wyznawców. Cześć świętych wyrażano przez składanie hołdu ich relikwiom i obrazom, przez urządzanie pielgrzymek do ich grobów, szczególnie do grobów apostołów. Również w tym czasie utrwala się cześć drzewa Krzyża Świętego. Odnalazła go święta Helena. Dobroczynna działalność kościoła uwydatnia się we wszystkich dziedzinach życia. W tym czasie powstały szpitale, przytułki, domy sierot i podrzutków, gospody dla podróżnych i wiele różnych instytucji nieznanych światu pogańskiemu. Wiele dziewic i niewiast złożyło dowody bohaterskiej miłości bliźniego. Około 400 roku święta Olimpia, wdowa po prefekcie Konstantynopola, przeznaczyła ogromny majątek na opatrzenie ubogich i ozdobę kościołów. W jej ślady wstąpiła błogosławiona Pulcheria, cesarzowa, ofiarując znaczne sumy na podobne cele. Również w tym czasie zdumiewały swym życiem święte Fabiola, założycielka pierwszego szpitala w Rzymie w którym pomimo cesarskiego pochodzenia sama obsługiwała chorych oraz Paula Melania. Pierwsze świątynie zbudowano w stylu bazylikowym, późniejsze zaś w bizantyjskim. Styl bazylikowy był wówczas w powszechnym użyciu. Zasadą stylu bazylikowego był wydłużony czworobok zakończony półokrągłą niszą, czyli apsydą. Czworobok świątyni dwoma lub czterema rzędami kolumn dzielił się na trzy lub pięć naw. Nawa środkowa była znacznie wyższa od bocznych. Sufit był płaski, albo nie robiono go wcale, przez co widoczne było wiązanie dachu. Na środku kościoła, zwykle w miejscu, gdzie krzyżowały się nawy, umieszczano ołtarz, konfesjo, a pod nim kaplicę z relikwiami męczennika. Ściany wewnętrzne bogatych świątyń wykładano marmurem, a psydę zaś i nawę środkową ozdabiano mozaikami, to jest obrazami układanymi z różnobarwnych kamieni. Z dawnych bazylik znane są po dziś dzień bazyliki świętego Jana Laterańskiego, świętego Klemensa, świętego Pawła. Styl bizantyjski powstał w VI wieku w Konstantynopolu. Jego cechą jest obfitość kopuł, jednej wyższej, a obok niej czterech lub więcej niższych. Najsławniejszym pomnikiem w stylu bizantyjskiego jest Kościół Mądrości Bożej Hagia Sofia w Konstantynopolu, wzniesiony przez Justyniana I. Obok kościołów budowano tzw. baptisteria, to jest chrzcielnice, rodzaj kaplic do chrztu. W późniejszym czasie chrzcielnice umieszczano w bocznych nawach kościołów. Walka z poganizmem zmuszała Kościół do ostrożności w wprowadzaniu statu świętych. Jedną z największych rzeźb w III wieku jest postać dobrego pasterza. Natomiast rozwinęły się w kościołach malarstwo i mozaika. Treścią tych obrazów były fakty z życia Chrystusa i świętych. Malarstwo bizantyjskie nie ma w sobie życia obrazy są zimne, postacie zaś świętych sztywne. Ogólny pogląd. Okres ten w życiu Kościoła miał doniosłe znaczenie. Teraz to Kościół, dzięki cesarzowi Konstantynowi Wielkiemu, otrzymał wolność, a wkrótce potem i przywileje. Organizował się przeto, wzrastał, potężniał i swe wpływy rozszerzał wszędzie, szczególnie w zachodniej Europie. W tej działalności Kościół miał wiele przeszkód. Utrudniały mu pracę herezje, bizantynizm, prześladowania. Herezje wprowadzały potężny zamęt w życiu Kościoła, ale też zmusiły najlepsze jednostki, świętych i uczonych, do większej pracy dla Kościoła. Również bizantynizm krępował życie kościelne. Kościół jednak przez swych energicznych biskupów bronił swej niezależności. Rozumiał bowiem, że jego uzależnienie jest równoznaczne z martwotą. Pomimo znacznego rozszerzenia się, Kościół w tym okresie patrzył na zanik życia katolickiego w niektórych krajach, które były, można powiedzieć, kolebką chrystianizmu. Patrzymy więc na upadek katolicyzmu w Palestynie, Azji Mniejszej, w Afryce Północnej, Persji. Był to skutek niszczycielskiej pracy mahometanizmu i prześladowań Arabów i Persów. W tych więc gorących chwilach walk Kościół pracuje, broni się, odbywa narady biskupów na synodach i soborach, tworzy nowe placówki pracy. Okres więc Herezji jest zarazem czasem największych doktorów Kościoła, czasem soborów. Uosobienie działalności i myśli Kościoła w tym czasie. Można widzieć w postaci świętego Augustyna. Pracuje on nad swym uświątobliwieniem, pogłębia myśl religijną, popiera i organizuje życie klasztorne, walczy z herezjami, słowem, żyje wszechstronnym życiem Kościoła. Koniec części 15.